podziękować bardzo za zaproszenie też i bardzo fajnie, że się właśnie taka konferencja odbywa. Odczyt będzie dotyczył teorii idei Ingardena i to jest rzecz, która pewnie dla większości z Państwa jest no, jakoś tam dosyć dobrze znana. Zobaczymy, czy to będzie całkiem wodne, czy tylko trochę. Na początek chciałbym, powiedzmy, naszkicować taki schemat pewnego fragmentu ontologii Ingardena, takiego dosyć, no powiedzmy, dosyć dużego fragmentu ontologii tego kawałka rzeczywistości, który być może no, jest najważniejszy w systemie Ingardena. I to nam pozwoli jakoś zobaczyć, czy tu jakaś kreda. Nie, tak, słyszę. A, tutaj, to. I zobaczyć właśnie miejsce idei w tym systemie. Więc tak, Ingardena, ja nie będę, jak Państwo pewnie wiedzą, Ingarden ma takie specjalne pojęcie ontologii, tak, które się odróżnia od metafizyki. Ja nie będę w to tutaj wchodził. Jak mówię ontologia w tej chwili, to w zasadzie można to traktować zamiennie z metafizyką i po prostu w takiej manierze filozofii analitycznej, gdzie no, po prostu ontologia to jest nauka o bycie, jak o bycie, czyli tak po arystotelesowskiej to jest mniej więcej to samo. Znaczy nie mniej więcej, tylko dokładnie to samo co metafizyka. Jak być może później to jakby te niuanse dotyczące ontologii, znaczy rozumienia ontologii Ingardena mogą tam gdzieś wyjść w dyskusję, ale może nie wyjdą. Tak? To znaczy ja mam taką tendencję, żeby sądzić, że to odróżnienie od Ingardena to takie całkiem jasne i owocne to ono nie jest i raczej wolę go. Więc dobrze, więc jakby to wyglądała ta ontologia czy metafizyka, tak? Po pierwsze u Ingardena jest coś takiego jak czyste jakości, tak? I to są, no to w zasadzie są takie cosie, tak? Czy takie kawałki rzeczywistości, które mniej więcej odpowiadają takim platońskim własnościom, tak jak one są rozumiane w filozofii analitycznej, bo tutaj nie będę wchodził w kwestie egzegetyczne, jak tam Platon swoje uniwersalia rozumiał. Więc mamy te czyste jakości, tak jak w systemie Ingardena, no to jeśli wszyscy jesteśmy jakoś tam mniej więcej biali, no to wszyscy egzemplifikujemy białość i ta białość, czysta jakość, białość, gdzieś sobie tam jest w jakimś takim, nazwijmy to, platońskim niebie i nawet gdyby zniknęły wszystkie rzeczy białe z świata realnego, to ta białość by sobie tam dalej była, tak? No, na tym jakby to polega platońskość tych bytów, tak? Więc mamy taki obszar tych jakości idealnych, tak? Narysujmy sobie tak tutaj, że to są jakości. I no, w tym świecie takim, tym niższym, podksiężycowym, to są egzemplifikacje tych jakości i teraz no, sobie właśnie narysujemy, jak te jakości są egzemplifikowane, bo to jest właśnie taka sprawa dość złożona i wtedy się robi ten system skomplikowany. Tutaj sobie narysujemy podmiot, tak? To jest jakiś podmiot i nie będziemy tutaj wnikać w jego naturę, bo nam chodzi o to tylko, że to jest podmiot, który się intencjonalnie na coś tam kieruje. Załóżmy, że się intencjonalnie kieruje na jakiś tam właśnie byt realny, niech to będzie zajączek, bo mi się zajączek zawsze najłatwiej rysuje. No i teraz jak się ten podmiot kieruje na tego zajączka? No według Ingardena to się zawsze odbywa w ten sposób, że ten podmiot wytwarza pewien przedmiot intencjonalny, tak? To znaczy jak ja myślę o zajączku, to mam przed moim okiem umysłu przedmiot intencjonalny, który właśnie jakoś tam tego zajączka
prezentuje, czy jestem zajączkiem, czy coś takiego. Tak? Sytuacja, jakby przedmiot intencjonalny temu służy, że w momencie, kiedy moja myśl jest trafna, to znaczy myślę o czymś istniejącym, na przykład o prezydencie Polski, na przykład Dudzie, tak? To jest przedmiot istniejący, to mojemu przedmiotowi intencjonalnemu odpowiada coś w rzeczywistości. Tak? A gdybym myślał o czymś nieistniejącym, na przykład o świętym Mikołaju albo nie wiem, prezydencie Polski Donaldzie Tusku, tak? To mój przedmiot intencjonalny przed moim okiem umysłu jest, ale nie odpowiada mi nic w rzeczywistości. Tak? Czyli mamy tutaj ten przedmiot intencjonalny i ewentualnie jest, znaczy jest jakaś relacja tutaj odpowiedniości albo nie ma, tak? W momencie, kiedy jest to myśl o świętym Mikołaju, albo jakaś halucynacja, to tutaj niczego nie ma. No i teraz jeszcze u Ingardena jest tak, że albo najpierw się zastanówmy nad tym, tutaj nad tą strukturą odpowiedniości. No, jaka to jest, w jaki sposób przedmiot intencjonalny odpowiada temu, może odpowiadać temu przedmiotowi no, zewnętrznemu czy właściwemu celowi intencji. Przedmiot intencjonalny został wymyślony jako taki właśnie rodzaj takiego zastępnika, tak? To jest to znaczy jak taka typowa sytuacja, w której ten przedmiot jest wprowadzony, to jest sytuacja halucynacji, tak? Że coś nam mamy widzenie tam no, z powiedzmy jakiegoś obiektu religijnego, ale na przykład nie ma w rzeczywistości żadnego jego odpowiednika. Tak? No i więc w związku z tym potrzebujemy czegoś, co by było jakąś taką imitacją tego przedmiotu. Tak? W związku z tym jakby taka idea jest że te własności, które przypisujemy temu przedmiotowi, tak? No na przykład, nie wiem, tam bycie na przykład matką, dziewicą, tak? Czy coś takiego, jeśli ktoś ma na przykład takie widzenie jak pastuszkowie z Fatimy, tak? To są własności, które ten przedmiot intencjonalny jakoś musi mieć, tak? On musi nam te własności kłaść, powiedzmy, przed nasz umysł. To jest tam. No ale oczywiście on ten i to są własności, które by miał ten przedmiot, który jest założonym właściwym celem intencji, tak? Czyli można powiedzieć, to są własności identyfikujące, tak? Jest jakaś tutaj właśnie jakość si, tak? która by była egzemplifikowana. I to jest własność, czy według Ingardena, no mogę by było powiedzieć jakoś, ale już mówię własność identyfikująca. No i ta własność identyfikująca też musi być, bo taka jest ten, ta droga myślowa, ona też musi być jakoś tam posiadana przez ten przedmiot intencjonalny, tak? I na tym polega ta relacja odpowiedniości. Jeśli ta własność identyfikująca, która jest posiadana przez przedmiot intencjonalny, jest egzemplifikowana przez jakiś byt na zewnątrz, w cudzysłowie, no to wtedy nasza intencja jest trafna, w innym przypadku jest nietrafna. No tylko, że oczywiście jest pytanie, jak ta własność jest posiadana, tak? No bo ona raczej, to znaczy tutaj znowu były różne szkoły, to nie będę w to wnikał, na przykład Majnondianie by powiedzieli, że ta własność jest jak najbardziej egzemplifikowana. Natomiast tacy ludzie jak Ingarden, Brentano i na przykład Edward Salta, no to powiedzą, że ta własność nie może być egzemplifikowana, bo wtedy byśmy mieli, na przykład myślelibyśmy o świętym Mikołaju. W związku z tym mamy przed okiem umysłu przedmiot intencjonalny święty Mikołaj. Jeśli ten święty Mikołaj intencjonalnie by świętą mikołajowatość egzemplifikował w normalnym sensie, no to byłby świętym Mikołajem. No to znaczy, że w koniec końców byłby święty Mikołaj, a świętego Mikołaja nie ma i to był nasz problem, tak? Czyli to nie może być normalna egzemplifikacja, to jest jakaś egzemplifikacja anomalna, tak? No i różne słówka wymyślano na taką anomalną egzemplifikację.
tam Brentano mówił, że te własności są posiadane w sensie zmodyfikowanym przez ten przedmiot, no on to nazywał przedmiotem immanentnym. Zalta mówi, że są kodowane, tak, to jest takie ładne słówko, to sobie może wiemy tutaj użyjmy. Kodowanie. A Ingarden mówił, że te jakości są posiadane w zawartości przedmiotu czysto intencjonalnego. Tak, znowu to jest takie, to jest słówko, to jest metaforyczne, no, że jest jakaś zawartość, pudełko i tam siedzą te jakości, tak? Trochę jak w ekraniku telewizora są te różne kolorki, które mogą tam odpowiadać, nie wiem, jakiemuś tam pieśniarzowi też na zewnątrz telewizora, tak? I dlatego w telewizorze to, co się dzieje, to jakoś reprezentuje tego owego pieśniarza. I dobrze, i tak wygląda ten fragment ontologii, tak? Ten, jak Państwo trochę znają Gardnera, to wiedzą, że to jest, że tutaj jego teoria z odniesienia intencjonalnego jest trochę, to tu możemy sobie narysować tak, że to jest jakaś reprezentacja, tak, ona zachodzi wtedy, kiedy właśnie jest ta identyczność tych własności. Ta sama własność tu jest kodowana, a tutaj egzemplifikowana. Oczywiście jest też tak, że tu jest też mnóstwo innych własności, tak? Ten zajączek ma jakieś inne własności, jakieś tam, no, i one są, ale one są dla nas nieistotne, bo my nie identyfikujemy poprzez te własności. My na tego zajączka, tylko przez zającowartość identyfikujemy, a nie na przykład przez to, co ma w żołądku, ile waży i tak dalej, czy ma, jakie ma stosunki z innymi zajączkami. No więc, więc to tak to wygląda. Tutaj ta struktura odniesienia intencjonalnego u Ingardena jest jeszcze trochę bardziej skomplikowana. Otóż on miał taki, jakby tak to widział, że jeszcze jest taki pośrednik, tak, który Ingarden nazwał treść mentalna, tak? Czy tutaj trzeba by to tak narysować, że tutaj mamy jakiś taki akt, czyli stan psychiczny, tak? I ten stan psychiczny ma pewną treść, taką autentycznie psychiczną, tak? Cokolwiek by to znaczyło. I to dzięki tej treści on tutaj wytwarza ten przedmiot czysto intencjonalny. No tak to Ingarden widział, nie tylko Ingarden, bo i Husserl, i Meinhold różni za chwilę o tych treściach, które są twarzowskie, tak zaczął tak, znaczy nie zaczął, ale w takiej kanonicznej formie to przedstawił tę teorię treści. Więc według Ingardena to by tutaj ta treść, ona oczywiście egzemplifikuje jakąś taką, jakąś jakość, tak, na przykład właśnie reprezentowania zajączka czy coś takiego, ale nie wiemy, co to w ogóle miała być za jakość. Ona jest tylko identyfikowana, jak ludzie się wgłębiają w tę teorię treści mentalnych, to dochodzą do wniosku, że w zasadzie mówimy o tych treściach tylko na okrężnej drodze poprzez te własności. Tak? O naszych treściach wiemy tylko tyle, że to są takie treści, które nas odnoszą do zajączków, tam Donaldów, Tusków i tak dalej. Tak? Czyli nie wiemy w ogóle, ta własność to jest takie dziwactwo, tak? To znaczy ta własność jest takim bytem postulowanym, który jest definiowany tylko na drodze okrężnej przez te własności. No i tu by była jakaś taka niejasna relacja, nie wiadomo co to jest za relacja, tak? Reprezentowanie zajączka i zającowatość, ale nie wiadomo, tak? No i teraz jeszcze, żeby nie było tak za prosto, to jest tak, że takie przedmioty, które tutaj sobie są w świecie na zewnątrz, to one mają istoty, tak? Własności tych przedmiotów to nie są na tym samym poziomie, tak? To znaczy na przykład ja mogę zgolić brodę i zostaję tym samym Chrudzińskim, tak? Mogę podnieść rękę, mogę, nie wiem, ręce skrzyżować, mogę zmienić poglądy polityczne, tak, mogę się nawrócić i ciągle zostanie tym samym Chrudzińskim, czyli to są moje własności akcydentalne, tak, mogą być, mogą nie być, mogą się zmieniać, przedmiot zostaje
taki sam, tak? Ale oprócz tego mam takie własności istotne, tak? Na przykład, że nie wiem, no Arystoteles by powiedział, że jestem zwierzęciem rozumnym, tak? Gdybym przestał, stracił te własności, to bym jakby przestał być sobą. Musiałaby nastąpić jakaś taka przemiana, która by typ przedmiotu zmieniła, tak? No, to jest takie tradycyjne pojęcie istoty. Więc tutaj to sobie właśnie przedłużymy troszeczkę ten zakres tych i no, nazwijmy to, że to niech będzie takie epsilon, że to jakaś esencja, nie wiem czy. Własność istoty. Tak? I tutaj ja mówię zawsze własność identyfikująca, własność istotna. To oczywiście często to będzie taka duża własność, tak? Będziemy czasami woleli mówić, że poprzez wiązkę własności identyfikujących albo istota to zawiera jakąś tam wielość tych własności istotnych, ale zawsze sobie można te własności skleić w jakąś taką własność koniunkcyjną, więc dla uproszczenia właśnie rysuję tutaj jedną własność. Tak? I generalnie jest tak, że jak czasami może być tak, że ta własność identyfikująca może być tym samym, co własność istotna, tak? Możemy się właśnie do zająca jako do zająca odnosić, tak? Jak myślę o zającu, no to tak chyba akurat tak się przypadkowo składa, że ta własność identyfikująca jest dokładnie tym samym, co ta własność istotna, tak? Odnoszę się poprzez istotę, tak? Jak na przykład jak myślimy o liczbach, to zwykle się pewnie poprzez istotę do nich odnosimy, tak? I często te własności istotne będą zawarte w tej własności identyfikującej. Kiedy myślę na przykład o zajączku wesołym, kasającym po polu, to tam się zawiera zającowatość, czyli cała istota zająca plus pewne akcydentalne własności, tak? Ale generalnie te własności mogą być całkiem różne, tak? To znaczy możemy sobie myśleć tak, może to być liczba 7, a tutaj możemy, nie wiem, ulubiony przedmiot Immanuela Kanta, tak? Jeśli to akurat by była liczba 7, tak? No i przypadkowo to się odnosi do tego samego przedmiotu, ale odnosimy go właśnie do liczby poprzez własność akcydentalną, tak? Tutaj nawet taką jakąś relacjonalność. No i no dobrze, i to jest, więc już mamy takie te różne tutaj elementy. I teraz gdzie są idee w tym? No a idee to jest taki przedmiot, tak, który właśnie posiada znowu sobie narysujemy taki znak zapytania, tak? Bo to jest jakiś taki stosunek, to nie jest egzemplifikacja. Ta idea posiada, jeśli idea jest ideą zajączka, to ona posiada te wszystkie własności istotne dla zajączka. I teraz zajączek, on podpada pod tę ideę, no właśnie na tej zasadzie, że tutaj jest jego własność istotna, a własność ta istotna jest tutaj posiadana przez tę ideę, tak? Czyli tak to mniej więcej wygląda. I teraz jest następująca sprawa. O ile ten przedmiot intencjonalny to jest takie coś, co jest przez nas wytwarzane. Możemy sobie pomyśleć jakby najdziksze kombinacje jakości tych czystych czy jakości idealnych i będziemy mieć takie przedmioty intencjonalne przed naszym okiem umysłu, na przykład nie wiem, bycie nietoperzem bądź tam, nie wiem, fragmentem spalonej katedry Notre Dame. I to mnie
zakładamy, że taki, że taka, taki, tego typu kombinacja, no to tam nie wyczerpuje, znaczy nie odpowiada na przykład żadnej istocie. O tyle te idee to są, mają być według Ingardena byty niezależne od naszego umysłu, tak? One, one nie są przedmiotami intencjonalnymi, one tak sobie właśnie istnieją jak te jakości idealne, gdyby nagle wszystkie podmioty no, myślące zniknęły ze świata, to idee tak samo by cały czas tam były, jak i przedmioty, jakości idealne, tak? A przedmioty intencjonalne by zniknęły. I teraz jest tak, według, tutaj znowu Ingarden używa tej metafory, że te własności, no, istotne, one są posiadane przez ideę w ich zawartościach, tak? Czyli Ingarden posługuje się tym zarówno w przypadku przedmiotu intencjonalnego, jak i w przypadku idei, posługuje się tym, tą metaforą zawartości i bycia właśnie elementem tej zawartości. Więc pod tym względem te idee jakoś tak troszeczkę przypominają te przedmioty intencjonalne, tak? Ale Ingarden eksplicite twierdzi, że one są właśnie niezależne od umysłu. I teraz, czy te idee są do czegokolwiek w systemie Ingardena potrzebne? Moim zdaniem nie są potrzebne, tak? Ponieważ no, mamy tutaj załatwioną sprawę, że ten zajączek egzemplifikuje jakąś tam, załóżmy, kolekcję jakości albo jakąś dużą jakość, tak? Która jest jego istotą. Więc to jest już jakby załatwione poprzez ten, jakby tę dziedzinę bytu, tak? Dalej, te jakości w ogóle platońskie uniwersalia są nam potrzebne też do wyjaśnienia, albo być może nawet przede wszystkim do wyjaśnienia praw modalnych, tak? Że coś jest konieczne, coś jest przygodne. Na przykład każdy kwadrat jest prostokątem, no to na przykład można wyjaśniać tak, że jakość kwadratowości zawiera jakość prostokątności, tak? To jest takie quasi-mereologiczne stosunki pomiędzy własnymi jakościami, można tam właśnie wiele z tych praw modalnych wyjaśnić. Ale Ingarden znowu eksplicytnie twierdzi, że te jakości, one takie są, że pomiędzy nimi zachodzą te stosunki, tak? Czyli dlatego nie potrzebujemy idei. Niektórzy czasem mówią, że idea to jest właśnie takie uporządkowane te jakości w tych stosunkach i tak dalej, że tu jest, ale to nieprawda, że my potrzebujemy do tego idei. To jest wszystko załatwione w tym fragmencie platońskiego nieba. I w związku z tym te idee są no, niepotrzebne w systemie Ingardena, tak? To znaczy taka jest moja teza. Teraz Ingarden właśnie mówi coś takiego, to znaczy co, jaki, według mnie, jakby jaki jest najbliższy odpowiednik tej idei, który by miał ręce i nogi, tak? To znaczy, otóż najbliższy odpowiednik to jest moim zdaniem taka wyidealizowana teoria przedmiotu, tak? Taka pełna teoria zajączka, no to by mniej więcej właśnie zawierała to wszystko, co idea zajączka by miała zawierać, tak? Tylko, że taka wyidealizowana teoria, no to jest przedmiotem intencjonalnym, tak? Albo jakimś zespołem przedmiotów intencjonalnych według Ingardena ostatecznie. Tyle, że to znaczy tak pomyślana właśnie w takiej wyidealizowanej formie. Tak jak na przykład sobie tam Peirce myśli o idealnym społeczeństwie uczonych, no to uczony to takie społeczeństwo uczonych, gdyby to zaimplementował Ingarden, to by miało właśnie przed swoim intersubiektywnym okiem umysłu, by miało takie idee, tyle, że właśnie rozumiane jako przedmioty intencjonalne. Więc to jest moim zdaniem mniej więcej ta dobra interpretacja, znaczy jakby najlepsze, co można zrobić z tej koncepcji idei u Ingardena. Ingarden tam poddaje, to znaczy jak ludzie chcą jakoś bronić tych idei, to kilka takich właśnie różnic tam zwracają uwagę, które Ingarden, powiedzmy sobie,
no, wskazuje, tak? To znaczy, Ingarden mówi tak, że to znaczy pomiędzy przedmiotem intencjonalnym a ideą. Ingarden mówi tak, że w przedmiocie intencjonalnym to te jakości, te jakości identyfikujące, to one stoją w formie takiej, w jakiej by były w tym przedmiocie, tak? Tak się Ingarden wyraża. Ale ta forma to jest, u Ingardena to jest forma przysługiwania przedmiotowi, tak? Czyli, znaczy jak się, no, to odróżnienie ingardenowskie między jakością i formą to jest mniej więcej takie, że cokolwiek jesteśmy w stanie opisać o nas, na przykład o mnie, tak? To będzie jakością, tak? Bo to jest jaki ja jestem, tak? To jest ta warstwa opisowa. Ale to jeszcze oprócz tego, bo to, co sobie opiszemy, to jakby tak kładziemy sobie te jakości tak obok siebie. A oprócz tego te jakości jakoś tak siedzą w tym jednym miejscu, tak? I w jakiś sposób, tak? Że przysługują jakiemuś podmiotowi i tak dalej. Tak sobie to mówimy według Ingardena metaforycznie, bo tej formy nie można uchwycić tak jak jakości, tak? I to jest właśnie, to ingardenowska antologia formalna jakoś o tym stara się mówić, tak? Że są własności, są podmioty, są przedmioty właśnie takie złożone z własności, są stany rzeczy, są procesy i to jest wszystko ontologia formalna, ale tak naprawdę właśnie Ingardena jest takie napięcie, że on o tym dużo pisze, ale tak trochę właśnie jak Wittgenstein, że pisze o tym, o czym nie można pisać, tak? Bo mówi, że w zasadzie o tych formach nie za bardzo się daje mówić, ponieważ one nie są jakością. Więc co by tutaj znaczyło, że te własności tutaj stoją w tej formie? To znaczy, że w zawartości przedmiotu intencjonalnego w jakiś sensie one stoją w tej formie, to jest niezrozumiałe dosyć określenie. Ja myślę, że najlepszy sposób rozumienia tego to jest taki, żeby przyjąć, że po prostu te własności są, że jest taka relacja, stosunek pomiędzy tym przedmiotem a własnością, który naśladuje egzemplifikację, jest taką jakby takim analogonem i go nazwijmy do sobie kodowaniem, tak? I że to jakby to jest najlepsze rozumienie tego, że te własności one tam stoją w tej formie. Bo to nie może być tak, że ta forma jest też tutaj zakodowana. Natomiast właśnie jeśli chodzi o ideę, to Ingarden mówi tak, że właśnie tam te własności to są tak jakby takie wylistowane jedne obok drugich, tak? Że to nie jest właśnie taka imitacja zajączka w przyrodzie umysłu, tylko takie właśnie takie wyliczenie własności zajączka. Ale to znowu jakby pcha nas w taką stronę, że modelem tej idei to jest po prostu teoria, tak? Systematyczny wykład zającowatości jako takiej, tak? Prolegomena do wszelkiej przyszłej teorii zająca, tak? I jeszcze Ingarden mówi coś takiego, że w tej zawartości idei to jeszcze mamy takie wskazania na formę, tak? To jest znowu bardzo, bardzo zagadkowe, bo takich autentycznych wskazań to nie może być, no bo forma jest jako taka niewyrażalna w jakościowych terminach. Czyli znowu te wskazania na formę, one muszą być jakieś takie aluzje dotyczące formy przedmiotów, one muszą być właśnie metaforyczne, obrazowe i tak dalej. Więc znowu to nas pcha w tę stronę interpretacji, że to jest teoria i mało tego, jeszcze teoria wyrażona językowo prawdopodobnie, bo jak mówimy o metaforach, obrazach i tak dalej, tak? Więc, no i trzecia rzecz jeszcze taka, którą tam Ingarden czasami jakby wspomina, ale mi to mówi tak, że w przedmiocie intencjonalnym to po prostu jest tak, że mamy te własności identyfikujące, a tam, gdzie ich nie mamy, to mamy dziury, tak? W odróżnieniu od realnego przedmiotu, który nie ma dziur, który zajączek coś ma jakąś treść żołądka, my możemy nie wiedzieć, ale jakąś ma. Natomiast przedmiot intencjonalny, o ile nie myślimy o treści żołądka, to tej treści po prostu nie ma. Tam jest dziura, tak? Są miejsca nie do określenia. Tak jest to słynne pytanie, czy kmicic, nie wiem, łysiał, czy nie łysiał. Najczęściej sobie wyobrażamy, że nie łysiał, ale cholera wie, bo to nie zostało jakoś chyba opisane, tak? Czy jaki dokładnie miał wzrost, nie wiem, pan Wołodyjowski, tak? No, wiadomo, że był mały, ale jak mały był?
I więc tu są miejsca niedookreślone. I teraz Ingarden mówi, a w ideach to nie są takie po prostu dziury, tylko są zmienne. Tak? Czyli jest tak napisane, na przykład jak mamy ideę kwadratu, to mamy tak, że mamy czworoboczność, czworokątność i że te boki są równe, ale długość boku to jest zmienna. Czyli tutaj, gdybyśmy tu myśleli o kwadracie, to długość boku to by była dziura, a tutaj by było jakoś eksplicite wypisane, że otóż długość boków to jest nasza zmienna. Tak? To jest znowu taki jakby... No, mnie to troszkę rozśmiesza, bo to jest trochę tak, no, jakby, no, co za różnica, czy zostawimy dziurę, czy zmienną w tym momencie, tak? To znaczy, gdybyśmy mieli wielowartościową, tak jakby, logikę, byłoby sens w mówienie, że coś jest prawdą, coś jest a to drugie jest fałszem, a jest jeszcze coś pomiędzy nimi, tak? Ale jeśli mamy tylko prawdę i fałsz, tak? Czy tylko dwie wartości, że albo jest coś określone, albo jest... To wystarczy sobie wylistować to, co jest określone, a to można zostawić jako dziury, tak? To mniej więcej tak by znaczył, jakbyśmy mówili, no dobrze, ci, którzy się zgadzają, to podnoszą rękę, tak? I wtedy wiemy, czy większość się zgadza, czy nie. No ale można powiedzieć, nie, to my jesteśmy tutaj ingardenistami, więc robimy tak, że ci, którzy się zgadzają, to podnoszą rękę, a ci, którzy się nie zgadzają, wstrzymują, to podnoszą nogę. No i jakby wychodzi na jedno, tylko że komplikujemy się. My jakby udajemy, że są dwa rodzaje głosowania, podczas gdy jest tylko jeden. No więc tak to mniej więcej jest. Więc ja myślę, że najlepszym jakby modelem wyjaśnienia tej idei to jest po prostu, że idea to jest taki przedmiot intencjonalny pod tytułem teoria, tylko że taki wzięty w takiej wyidealizowanej formie. I teraz no, dlaczego Ingarden tak sobie właśnie to wszystko skomplikował, dlaczego sobie to ta jego ontologia jest taka barokowa? No bo to jest ontologia uprawiana z perspektywy fenomenologicznej, tak? To nie jest taki typowy filozof analityczny, który po prostu patrzy, czy mu jakiś bóg jest potrzebny, czy niepotrzebny i jak jest niepotrzebny, to go po prostu wyrzuca zupełnie bez żadnych skrupułów. Fenomenolog to ma takie podejście, polskiego romantyka, widzę i opisuję, tak? Czyli jak się fenomenologowi coś jawi, to musi oddać temu sprawiedliwość i bardzo często to petryfikuje w postaci jakiegoś bytu, tak? To taka zasada Husserla była zasada, że każda nam prezentująca się nam naoczność musi być jakoś tam wzięta pod uwagę, jeszcze tu, ale dodawał taki w tym samym zdaniu, takie zastrzeżenie, ale tylko w tych granicach, w jakich jest tam właśnie rzeczywiście się nam prezentuje. No i tutaj leży pierwszy przekonywany, tak? No bo gadamy sobie o tych ideach, tak? I na różne sposoby, no ale czy to znaczy, że musimy je jakby zapetryfikować w postaci takiego jakiegoś szczególnego bytu? No Ingarden i tam jacyś jeszcze, zapomniałem nazwisk, bo on się tak, znaczy tam w tej szkole Husserla byli tacy jakiś Hering, ktoś tam jeszcze, którzy właśnie idea w tej manierze mówili. No i więc uznał, że tak musi być. No i ten taką zasadę fenomenologiczną, taką, no to jest zasada opisu osobowości, zasada właśnie no, takiej anty-Okhamowska zasada czasami jest nazywana. Żeby sobie jakoś tam zapamiętać, to można różne skróty wymyślać i mi przyszło do głowy, że można to nazwać wymaganie. Wymaganie trafności fenomenologicznej. Skrót. No i na tym będziesz.